niecelne ruskie rakiety. Kolejne chińskie 1486 ostrzeżenie, wszystko. Czy rzeczywiście coś się kroi ponurego? Tomasz Lis. No nie wiem, czy właściwie nie zmieniło się zbyt wiele od zeszłego tygodnia, tak w tym sensie, że... Ale wiesz, to jest kolejny tydzień, w którym nie zmieniło się zbyt wiele, ale się coś zmieni. Tak, ale wydaje mi się, że to może kreować rzeczywistość. Politycy zaproponowali już na narodowym szczycie, żeby opracować strategię komunikacyjną, zwłaszcza dla krajów... Znaczy, chyba gra w to samo, ale jeśli już jest twierdzenie, a jest twierdzenie, że 90% ataków to są ataki na pozycje rebeliantów, ale nie tych z państwa islamskiego, czyli tak naprawdę chodzi o obronę Asada z jednej strony i wcale nie chodzi o osłabienie państwa islamskiego. Czytaj, chodzi o uderzenie w Zachód. No i ten wektor jest stały, ale ja w tym nie widzę jakiegoś długofalowego planu. Ja widzę raczej żulika, który chce komuś popsuć wieczór. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, dzisiaj się już nie wypowiada wojen tak, jak się kiedyś wypowiadało, tylko de facto wojna trwa. Anna Applebaum powiedziała, że to jest początek, oby to nie był początek III wojny światowej. Po drugie, ten plan moim zdaniem jest niestety bardzo przejrzysty i długofalowy. I to nie jest, tak jak redaktor był łaskaw określić, żulik, tylko to jest naprawdę z jakąś wizją. Ona może nam się podobać albo nie. Ja o tym nie wiem. Jaka to jest wizja? To jest odbudowa pozycji i odbudowa imperium. To jest powrót na scenę jako duży gracz. Nie odbuduje imperium z taką gospodarką. To są wszystko ruchy bazarne. Może tylko mieszać w kotle. No dobrze, tylko od czegoś trzeba... Dlaczego nie Związek Radziecki miał taką super gospodarkę? Jak był kryzys kubański, to jakaś była mega gospodarka wtedy, a jak no wtedy jeszcze... Ale gospodarkę dużo trudniej jest odbudować, niż wejść czy powrócić na scenę jako gracz, z którym się rozmawia, z którym się liczy. To jest przesunięcie tego wektora z Europy i z Ukrainy właśnie na wektor wschodni, gdzie wszyscy są tym zainteresowani. Więc wydaje mi się, że to jest taka mocna próba powrotu na scenę. Znaczy, no próba może jest, ale dla mnie to jest raczej właśnie takie knajacko, awanturnicze, to znaczy właśnie takie wpychanie tych samolotów, latanie, strzelanie nie do tych, co to się wszyscy spodziewają. Ale zobacz, to pokazuje, ale pokazał, że jego samoloty latają, a samoloty Anglii nie latają. Jego czołgi jeżdżą, a czołgi Anglii. Tym można odszukiwać jakiś pomysł polityczny. Otóż imperialna rola Rosji się potwierdza przez fakt, że oni tam są i uczestniczą. I słabość Zachodu, słabość Stanów Zjednoczonych, a słabość też Europy, że oni nie potrafią wydać siebie ani decyzji, ani jakichś zdecydowanych ruchów. Więc na tym tle Putina awanturnictwo nabiera pewnej, powiedzmy, pozycji politycznej. Niemniej, no jak już szukać czegoś głębiej, się zastanawiać, czy to jest początek jakiejś strategii radziecko-rosyjskiej, to ja się raczej, wydaje mi się, że to jest właśnie awanturnictwo bez większego horyzontu, poza tym, że może dać się skutki dramatyczne po prostu i nikt już nad nimi nie zapanuje. Nikt już nad nimi nieobliczalny, w tym sensie, prawda, nieobliczalny, bo to jest ruszenie jakiegoś domina i nie wiadomo, co, jak to się skończy. Ja tylko bym bardzo przestrzegał przed tym, co na Zachodzie jest popularne i w Polsce też, to znaczy przed mówieniem, ach ta Rosja, ona nie ma gospodarki, jak oni dadzą radę z taką potężną Ameryką, jak Amerykanie przegrywali wojnę wietnamską, to proporcja PKB amerykańskiego do rosyjskiego była mniej więcej czterokrotnie bardziej na korzyść Ameryki. Tak? Czyli, że nie liczy się to, jakie masz PKB, tylko ile z tego PKB masz zmobilizować efektywnie na wysiłek na konfrontację. Ale to jest zupełnie Amerykanie mają bardzo ograniczone możliwości, a Rosjanie mają nieograniczone. To jest zupełnie inna historia, kiedy mówisz o obronie własnego terytorium. Wiadomo, że w Wietnamie nikt nie wygra, tak samo jak wiadomo, że w Afganistanie na dłuższą metę nikt nie wygra. I tu rzeczywiście w żaden sposób te proporcje siły gospodarczej na siłę militarną i pozycję polityczną się nie przekładają, ale w skali globalnej oczywiście, że na dłuższą metę się przekładają. No ale zobaczcie, minął prawie tydzień, nie pamiętam, kiedy
była decyzja parlamentu, że mogą bombardować początek tygodnia czy koniec tamtego. No prawie tydzień mija, prawda? No i Zachód cały czas mówi, no Turcja straszy, że zerwie kontrakty. Stany mówią, no tak nie może być. I co? Ale Zachód jest słaby, tego nie kwestionujemy. Ja się pytam, co ugrała Rosja? Albo co finalnie ugrała na Ukrainie? A kiedy ostatnio słyszałeś, żeby ktoś mówił coś o Krymie? Albo o Ukrainie, oprócz tego, że są wycofane. Ale 2 miesiące temu i 3 miesiące temu też już nikt nic nie mówił o Krymie. No dobrze, tylko że jeżeli się okaże, że jednak... No bo teraz ta gra jest tak podwójnie... Na razie nie odzyskali Ukrainy, a to zdaje się było celem strategicznym. Więc teraz muszą namotać w Syrii, żeby mieć znowu, żeby Putin miał wojenkę, żeby znowu naród był podekscytowany i żeby podtrzymać swoją władzę. No nie zgadzam się. Czy nie? Wygrał. No według mnie nie wygrał. Moim zdaniem też wygrał. Jeżeli nie dzisiaj, to... Następnych wyborów parlamentarnych. Tak, w krótszej perspektywie niż w dłuższej. Zobaczymy. No dobrze, ale teraz... Piątek to jest taki dobry dzień, żeby zapowiedzieć wybuch wojny światowej. A czy to jest ten piątek? Czy to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście... No bo mówimy od dłuższego czasu o tym, że układ sił globalny się zmienia. Naturalna, tak, baza, relacja PKB właśnie różnych części świata, różnych krajów, różnych bloków. Tak, i że to musi mieć przełożenie systemowe, że te przełożenia systemowe przez kryzysy, przez konflikty na ogół się zmieniają. Tak. Czy to jest ten moment, czy to jest objaw tego, czy to jest subiektywna, jak wynikało z tego, co mówi Tomasz Lis, raczej awanturnictwo Putina. Ja już swoje zdanie powiedziałam, że to nie jest subiektywne i to nie będzie subiektywne, tylko obiektywne. Jeszcze jedna rzecz a propos, czy przegrał, czy wygrał Ukrainę. Tak naprawdę my też możemy być języczkiem uwagi w sprawie Ukrainy. To my byliśmy i nasza polityka spowodowała sankcje. I to nie, ja nie mówię z jakiegoś wielkości Polski czy nie, ale taka była realna polityka jeszcze Radosława Sikorskiego. To my byliśmy tym przyczynkiem, który spowodował, czy tym sprawcą sankcje na Ukrainę. No w ogóle zaangażowania partnerstwa, tak. Cało oczywiście to wszystko do tego doprowadziło. Proszę mi teraz wskazać 3 ministrów w Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej, którzy mają taką determinację, żeby kontynuować na przykład sankcje. Jeżeli za chwilę się... Michał Ujazdowski, Jarosław Gowin, 2, Jarosław Sellin, 3, a w Unii Europejskiej? Przyszły minister obrony, tak? Przyszły minister zagranicznych. Nie, ja oczywiście żartowałem. Nie możemy z tej roli odgrywać, bo Ukraińcy nie chcą, żebyśmy jakąkolwiek rolę odgrywali. Też nie mam, a poza tym nie za bardzo wiem, po co mielibyśmy siedzieć przy tym stoliku w tym momencie. No ale w związku z tym ten układ sił się w sposób naturalny zmienia, ja nie tak? Nie kwestionuję zmiany układu sił na świecie, to jest oczywiste. Na świecie jest oczywiste, że Chińczycy rosną w siłę, a Ameryka słabnie. Chińczycy to trzymają się mocno. Jest dość oczywiste, że mało prawdopodobne na dziś jest wyłonienie bardzo silnego przywództwa w Europie. Przywództwo Ameryka jest zachwiane. Pozycja Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie w zasadzie nie jest jasna. 3 tygodnie temu mówiliśmy o wielkim kryzysie z uchodźcami. Dzisiaj już w ogóle o tym nie mówimy. Zakończyło się puentą pod tytułem musimy wypracować plan, strategię. Ktoś coś widział? Ktoś coś słyszał? Nie, plan jest taki, żeby poczekać do zimy. Jak będzie zimniej, to nie będą napływać, a do wiosny to się coś wymyśli. Na tym tle to takie obrazy duże, prawda, zdjęcia lotnicze tej strategii światowej, przesunięć. No więc coraz bardziej pasjonującym czy ważnym pytaniem jest pytanie o naszą politykę zagraniczną po 25 października. Jak my będziemy się... Do 27 jeszcze ministra Schetyna. Tak jest. Ale potem, czy tutaj będą jakieś korekty z przeszłości, z nadbudowy, wiemy, że... No w stanie wyskoczy. Dużo pisano, tak? Dużo pisano i mówiono. Ale żeby się rzucić do ucieczki, jak rozumiem. Tak, no dzisiaj do gardła. Widzieliście panowie wczorajsze wyniki banku niemieckiego, federalnego, które pokazują, jakie są straty w gospodarce i jak
tam następuje tąpnięcie, to jest dla nas niebezpieczne, tak realnie. To jest ten ciąg zdarzeń, który niestety dla nas jest bardziej niebezpieczny niż to, czy jest bombardowana Syria, czy nie. Przepraszam za mój cynizm i krótkowzroczność, ale jak to wszystko razem złożymy w jeden obraz, to jakiś listopad nam się zbliża chyba, no. Najgorsza pora. Pani doktor chciała się rozwinąć jeszcze przed weekendem, żeby wiedzieć konkretnie o co chodzi. A chodzi o to, że jeżeli są tak... Przypomnę, że się w Polsce wsypia, jak się jeszcze w Niemczech posypia, to dopiero będzie kołysanka. W Niemczech są pierwsze symptomy, które zostały zapowiedziane, tąpnięcia gospodarczego, więc jeżeli faktycznie to się potwierdzi, to wcale nie Volkswagen na to wpłynął, tylko spadek tej machiny chińskiej, więc to są te naczynia połączone, więc jeżeli do tych konfliktów, które mamy, dojdzie jeszcze gospodarka, a akurat niemiecka gospodarka, nasza z niemiecką jest najbardziej sprzężona, no to wtedy faktycznie bardzo źle to wygląda. Wyniki giełdy w Szanghaju się szybko przekładają na Zieloną Górę i to... czyli bardzo... Tak mówisz akurat o Zielonej Górze. A wiesz, nie myślałem o tobie. Zwłaszcza, że tam nie ma giełdy, ale w Warszawie już jest. Warzywna. Warzywna. Poza tym jest giełda nazwisk teraz. Ale wiesz co, mówiąc, pani Buchniarz jest w Zielonej Górze. Też. Też. No właśnie. Urszula Duciak, Maryla Rodowicz. Właśnie, bo ostatnio rozmawiałem gdzieś w Kielcach, a to są takie miasta, o których się nie mówi. O Kielcach się, Gdańsk, Poznań, Kraków, Białystok, w Olsztynie coś się o Kielcach. Zielona Góra też jest jednym z znowu miast. Muszę sprostować, o Kielcach się mówi. Największe targi zbrojeniowe to Kielce, prawda? No właśnie, też mi to przyszło do głowy. Ale nic poza tym. Nie, bo w historii zaistniały Kielce, moje Kielce, kocham was. A poza tym bardzo ładnie się miasto rozwija, Kielce. Co my tak to sobie pogadamy o Kielcach jeszcze i o Zielonej Górze, a z państwem już się musimy pożegnać, już mamy 56, za chwilkę informacje Radia Tok FM, później Maciej Głogowski i magazyn EKG. Usłyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo, Jacek Grzegorzki. Poranek Radia Tok FM. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. W przypadku kredytu w walucie obcej prowizja za podwyższenie kwoty kredytu ustalana jest od kwoty podwyższenia przeliczonej według kursu sprzedaży dewiz lub kursu sprzedaży pieniędzy danej waluty na podstawie obowiązującej w tabeli kursów z dnia sporządzenia adresu. Spokojnie, poradzimy. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Poradnik finansowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10:55. Zapraszam. Aleksandra Dziadykiewicz. Reklama. Wiadomości dla przedsiębiorców, wydanie specjalne. Teraz w Lexusie firmy kupują bez VAT. Wykorzystaj w pełni prawa przedsiębiorcy i rabat specjalny, a twój Lexus będzie tańszy o wartość podatku VAT. I tak 100% VAT wróci bez krat. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Ech, Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępny w aptekach. Halo, tak, dziękuję, że pani odzwoniła. Tak, zapisuję się na najbliższy kurs angielskiego Just Speak. Do zobaczenia. Wiedziałeś, że nie musisz wyjeżdżać za granicę, aby skutecznie nauczyć się języka angielskiego? Just Speak to 5-dniowy intensywny i skuteczny wyjazdowy kurs języka angielskiego w Polsce. Konwersacje z native speakerami, no limit, mówimy non-stop po angielsku, a aktywności zmieniają się co godzinę. Cena zawiera wszystko, 5 dni pobytu w ośrodku szkoleniowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, wieczorne atrakcje. Twoje językowe all inclusive w Polsce. www.justspeak.pl. Telefon 600-468-343. Zapisz się 600-468-343. W nowym numerze miesięcznika Dziecko. Karmisz piersią? Sprawdź, czy malusie najada. Kryzys w przedszkolu. Co robić? Czy warto zajrzeć w geny dziecka? Magazyn Dziecko możesz kupić z książeczką Lego Duplo. Polecam. Joanna Szulc, redaktorka naczelna. Proszę państwa, zaczynamy licytację. Dla wywoławcza. Na chrypę to Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Sprzy-
sprzedano pani z aksamitnym głosem. Wielkie wietrzenie magazynu. W październiku w sklepach Comfort wymarzony dywan kupisz nawet o 90% taniej. Poczuj powiew okazji. W Comfort dywany aż do 90% mniej. Spiesz się, zanim atrakcyjny dywan zwieje ci sprzed nosa. Więcej na comfort.pl. Lucyna Drabik, farmaceutka, mówi o swojej pracy. Najczęstsze pytanie, jakie słyszę w mojej aptece, to który magnez jest najlepszy? Wtedy polecam ten, który sama stosuję. Neomag Forte. Bo właśnie Neomag Forte jest w podwójnej dawce. I co bardzo ważne, naturalny związek magnezu zawarty w Neomagu oprócz kłanialności wykazuje doskonałą bioretencję. To znaczy, że finalnie w organizmie zostaje więcej magnezu. Potwierdziły to badania. Suplement diety Neomag Forte to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Poznaj najlepszego pracownika dla twojej firmy. Teraz Citroen Jumper dostępny w leasingu od 100% już od 496 zł netto miesięcznie i z kompletem opon zimowych gratis. Sprawdź naszą bogatą ofertę adaptacji oraz zabudów i dostosuj Citroena Jumpera do potrzeb twojej firmy. Citroen. Reklama. FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 9 października, minęła 9. Informacje TOK FM. Marta Terchuć-Burzyńska i Adam Ozga. Będzie sejmowego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci. Wcześniej w komisjach doszło do karczemnej awantury. Jest porozumienie w sprawie rozmieszczenia w Polsce magazynów ciężkiego sprzętu wojskowego z USA. Górnicy dostaną wypłaty za wrzesień w terminie, obiecuje zarząd kompanii węglowej. Będzie sejmowego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci. Wcześniej w połączonych komisjach zdrowia i sprawiedliwości doszło do awantury, karczemnej awantury, a co dokładnie się działo, o tym z Sejmu teraz Wojciech Kowalik. To dzisiejsze posiedzenie połączonych komisji zdrowia i sprawiedliwości i spraw społecznych to tak naprawdę jedna wielka kłótnia posłów, zakończona tym, że na skutek pewnych prawnych kruczków ustawa o uzgodnieniu płci, a w zasadzie weto prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci w ogóle nie będzie dzisiaj głosowane w Sejmie. Posłowie tak bardzo się pokłócili, że najpierw jedno głosowanie przegapili, później w drugim głosowaniu rekomendowali Sejmowi odrzucenie tego weta, ale w końcu pokłócili się jeszcze raz, nie wybrali posła sprawozdawcy, a bez posła sprawozdawcy głosowanie całego Sejmu odbyć się nie może. Swojego rozgoryczenia tutaj tuż po wyjściu z komisji nie ukrywała pomysłodawczyni tego projektu ustawy o uzgodnieniu płci, Anna Grodzka, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili, że Platforma Obywatelska po prostu zdezerterowała. Z Sejmu Wojciech Kowalik, TOK FM. Jeszcze w tym miesiącu właściciele samochodów Volkswagena z silnikami, w których manipulowano poziomem emisji spalin, mogą spodziewać się wezwań do serwisów. Problem dotyczy w Polsce około 140 tysięcy aut. Volkswagena, Skody, Audi i Seata, różnych modeli wyprodukowanych w latach 2009-2014. Wszystkich klientów, którzy są w naszych bazach, będziemy niebawem listownie informować o tym, że niestety w ich samochodzie jest oprogramowanie, które musimy poprawić. I będzie to naprawa na koszt producenta. Na stronie koncernu, wpisując numer identyfikacyjny auta, można sprawdzić, czy problem dotyczy silnika także w państwa samochodzie. Do siedziby Volkswagena w Wolfsburgu weszli wczoraj policjanci i prokuratorzy. Przeszukali także budynki prywatne i mieszkania pracowników koncernu w różnych miejscach w kraju. Celem akcji było zabezpieczenie dokumentów i nośników danych. Skandal w Volkswagenie nie może odbić się na przemyśle motoryzacyjnym w kraju, mówiła po spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej kanclerz Niemiec Angela Merkel. Każdy, kto próbuje stawiać pod pręgierzem cały nasz przemysł samochodowy z powodu tego jednego wydarzenia, będzie miał do czynienia z CDU. Musimy chronić teraz te firmy i mieć na uwadze, jak wiele osób znajduje w nich zatrudnienie. Występujący wczoraj w Waszyngtonie przed kongresem szef filii Volkswagena w USA oświadczył, że manipulowanie pomiarami emisji spalin nie było skutkiem decyzji kierownictwa jego firmy, lecz odpowiedzialne są za to pojedyncze osoby. Słuchasz informacji TOK FM. W Łasku, Drawsku Pomorskim, Skwierzynie, Ciechanowie i Choszcznie. W tych pięciu miejscach będą rozlokowane magazyny ciężkiego sprzętu wojskowego z USA. Polskie Ministerstwo Obrony zawarło z Amerykanami porozumienie w tej sprawie. Górnicy kompanii węglowej dostaną wypłaty za wrzesień w terminie, informuje zarząd spółki. Zapewnione jest też finansowanie na listopad, napisał prezes kompanii w liście do załogi, Grzegorz Kozioł. Prezes Krzysztof Sędzikowski napisał, że aby zapewnić spółce płynność na następne miesiące i dalszą przyszłość, zarząd prowadzi rozmowy z bankami oraz instytucjami mogącymi zapewnić finansowanie. Dodaje, że mimo iż sytuacja finansowa spółki
jest trudna, kompania węglowa ma zapewnione także finansowanie na listopad. Prezes prosi też załogę o zachowanie cierpliwości i spokoju. Przypomnę, że do 30 września miała powstać nowa kompania węglowa. Tego dnia rząd ogłosił jednak, że 11 kopalń stojącej na skraju upadłości kompanii węglowej przejmie Towarzystwo Finansowe Silesia, a ma to zapewnić utrzymanie płynności finansowej górniczej spółki. Z Katowic, Grzegorz Kozieł, TOK FM. Pogoda. Dziś więcej chmur na zachodzie i południu i tam słaby deszcz albo mrzawka, wysoko w górach deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach przewaga słońca. Od 7 stopni w Białymstoku, przez 9 w Warszawie, 10 w Krakowie i Katowicach, do 12 w Gorzowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Gospodarka. Jest 9.05, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu dziś pani redaktor Anna Mackiewicz, Polska Agencja Prasowa i Tygodnik Powszechny, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin Piasecki, Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Inwestorów Parkiet. Tak jest, wszystko się zgadza, dzień dobry. Wątpił pan we mnie, panie redaktorze. Nie, jestem jak najdalszy tutaj od wątpienia w pana redaktora. Dzień dobry. Będziemy, jeszcze będzie jeden gość. Na razie niespodzianka, tajemnica. Jak będzie, to wszystko stanie się jasne. Co w kampanii wyborczej słychać? Nie pytam o Antoniego Macierewicza. Od razu zrobię to zastrzeżenie. Pytam o gospodarczą stronę kampanii. Co państwa ostatnio w sposób szczególny zaciekawiło? Co warte jest skomentowania? Górnice? Ciągle temat aktywny, także i w kampanii. No tak, no górnice oczywiście, no są ale tym tematem. Nie musimy od tego zaczynać. Tematem aktywnym, tak, ale ja przejdę później do tego, co mnie zaskoczyło, to może bez przesady, no ale pewne wnioski w pewnym wycinku kampanii można wysnuć. Natomiast no oczywiście górnicy są leitmotivem tej kampanii. No cóż. I pewnie będą. Będą także leitmotivem z rządu. Czy to będzie rząd z jednej, czy z drugiej strony. Będzie się kwestia, nie wiem, kupna przez Tauron, kopalni Brzeszcze jeszcze wałkowała. Oczywiście nikt nie bierze pod uwagę tego, że z instytucją, zjawiskiem, czy jakkolwiek to nazwać, pod tytułem polskie górnictwo, wygląda na to, że w ciągu jednego pokolenia mniej więcej będziemy musieli się niestety pożegnać. Chyba, że zostanie wymyślona taka kroplówka, że państwowa kroplówka, żeby podtrzymywać sztucznie przy życiu kilka kopalń, tyle ile sobie wymyślimy. W zasadzie tutaj liczba jest dowolna, zależy tylko od zasobów finansowych i determinacji państwa, żeby polskie górnictwo podtrzymywać. Na to się składa całe mnóstwo różnorakich czynników. W każdym razie trend wygląda w tej chwili na jednoznaczny. Być może będą istniały jakieś prywatne kopalnie, jeżeli prywatni inwestorzy w takim szerszym wymiarze zostaną do tego dopuszczeni i tak dalej, ale prywatne górnictwo, polskie górnictwo no jest jednak zjawiskiem skiłkowym. Natomiast jeżeli chodzi o inny wątek... Przepraszam, przy okazji chciałem dodać, skoro już pojawili się ci prywatni inwestorzy, bo Tauron, jeśli chodzi w kontekście kopalni Brzeszcze, prywatnym inwestorem Tauron oczywiście nie jest, to spółka Skarbu Państwa, nawet w tej historii pomocy kopalni został zarząd. Ja bym tutaj powiedziała, że tak nie można mówić publicznie. Panie Maćku, Tauron to jest spółka giełdowa. No dobrze, we władztwie Skarbu Państwa. Tak, raczej tak. Dobrze, przepraszam za moje uproszczenie. No jednak są tam jacyś właściciele. We władztwie Skarbu Państwa, ale to nie ci prywatni, drobni inwestorzy wymienili ostatnio zarząd. Tutaj już... To jest prawda. Tak, żebyśmy byli bardzo precyzyjni, ale zmierzam do tego wątku, o którym pan redaktor Piasecki powiedział, czyli prywatnych inwestorach, że zdaje się z
pomysłu ratowania kopalni Brzeszcze wespół ze Stauronem wycofał się pan Michał Sołowow, który uczestniczył w takim przedsięwzięciu razem z Stauronem. Rozmawiano i z kompanią węglową na temat ratowania kopalni Brzeszcze. Dzisiaj czytałem, że nie bierze już w tym projekcie dalej udziału i to związkowców bardzo cieszy, bo powiedzieli, że akurat ten prywatny przedsiębiorca nie odpowiadał w konstrukcji rozmowy o ratowaniu zakładu pracy. To prawda, to znaczy argument związkowców był taki, że Michał Sołowów jako inwestor w kopalni Brzeszcze nie jest zainteresowany węglem, tak? Wydobyciem węgla, tylko jest zainteresowany... Nie, nawet metanem. Który to gaz wykorzystywał przy produkcji w swoich firmach. Natomiast jeszcze... Ale nie tylko górnictwo, kampania żyje. No więc właśnie. Pan redaktor Piasecki. Tak. Chciałbym zauważyć jedną rzecz, no, poniekąd związaną z postacią Antoniego Macierewicza, który, jak wiadomo, chyba tak, od paru dni nie zostanie, jeżeli władzę obejmie Prawo i Sprawiedliwość, nie zostanie ministrem obrony, zostanie nim Jarosław Gowin. Tak czy inaczej, jedna rzecz, od której było głośno od paru miesięcy, zyska z powrotem swój rozgłos, a będzie to przetarg, tak zwany przetarg śmigłowcowy. Tak? Przypomnijmy, że wygrał go Airbus ze śmigłowcem Caracal. No i cóż, no i wygląda na to, że jednego zagorzałego przeciwnika tego kontraktu zastępuje następny zagorzały, może nie zagorzały, ale człowiek, który ma poważne wątpliwości, jeżeli chodzi o ten kontrakt. W związku z tym będziemy mieli, jeżeli dojdzie do takiego rozdania rządowego, będziemy mieli na pewno dosyć dużą awanturę, jeżeli chodzi o kontrakt śmigłowcowy. No i to jest, wydaje mi się, pewne. A mnie się właśnie wydaje, że to, co powiedziałeś, jest pewne, że mówisz o przyszłości, że będziemy mieli, nie wiem, czy awanturę, czy dyskusję, czy decyzję. W każdym razie wszystko to ma być. Moim zdaniem akurat w tej kampanii wyborczej, może ja się za mało wsłuchuję, ale tak naprawdę o gospodarce to jest niewiele. To znaczy... Niewiele. Niewiele. Tak naprawdę nie ma dyskusji między ubiegającymi się o dostanie się do parlamentu. Pojedyncze osoby mówią, wypowiadają pojedyncze sądy. Nie ma dyskusji, to się urywa. Nikt nie odpowiada, nikt nie zarzuca, że wy tak, my wolelibyśmy tak. Nie słychać. No my na przykład w TKFM dyskutujemy z kandydatami. Tak, to dziennikarze, tak, albo pytają polityków, natomiast my nie słychać, żeby kampanie były tak ukierunkowane, że odróżniamy się od tych, nie wiem, zielonych, albo od tych niebieskich, dyskutujemy, proponujemy, tłumaczymy, dlaczego chcemy tak czy inaczej. Dla mnie jest takie zadziwiające, bo mamy, według mnie, jest kilka propozycji na przykład emerytalnych, tak? Mamy tak, jak mamy, czyli tak, jak obecnie rządzący zmienili system emerytalny. Mamy partię, która ma być może obejmie władzę i ma swoją propozycję swojego prezydenta. I mamy też obok swojego sąsiada Niemcy, gdzie właśnie trwa taka dyskusja emerytalna powiązana, i tu kolejny jakby kamyczek dla naszego ogródka, z płacą minimalną, o której u nas było bardzo głośno jeszcze dopóki się kampania wyborcza nie zaczęła, a w tej chwili jakby trochę to cały temat zdechł. Tak, ale z drugiej strony w kampanii wyborczej w postulatach dwóch największych partii, jedna na pewno będzie rządziła po wyborach, któraś z tych partii, jest wpisana ta godzinowa stawka 12 zł. Rozmawiamy, czy rozmawia się o tym, mówi się, jest to w programach. Zjednoczona Lewica też ma ten postulat, a ma szansę być jakąś, nie wiem, czy trzecią, czy czwartą, ale istotną siłą być może w nowym parlamencie. Ale nie chodzi chyba o to właśnie, przepraszam, może ja źle to powiedziałam. Nie chodzi o to, że ktoś ma wpisane w program, że chce minimalną albo jej nie chce, tylko chodzi o to, żeby była taka egzegeza publiczna, żebyśmy się dowiedzieli, z czego to wynika, jakie to ma konsekwencje, jaki jest spójny system, tak, gospodarczy danej partii. Pani redaktor. Wydaje mi się, że to jest dosyć idealistyczne podejście na dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie przed wyborami. No cóż, no kampania wyborcza... Pomarzyć można rano. Tak, pomarzyć można, tak. I rzeczywiście, no, dyskusje byłyby po prostu super, natomiast no, weźmy pod uwagę,
uwagę realia. No, kampania wyborcza, zresztą nie tylko u nas, tak strasznie narzekamy na tę naszą kampanię wyborczą, ale to nie jest tylko polska specyfika, że po prostu to są hasła, tak? Hasła, które mają chwycić. Podwyższamy płacę minimalną o tyle i tyle. Mało kto się przejmuje i mało kto chce dyskutować, jakie to będzie miało realne konsekwencje, zarówno dla tych, którzy będą zarabiali więcej, jak i na przykład po prostu całej gospodarki, dla przedsiębiorców, dla firm i tak dalej, i tak dalej. No, będziemy jeszcze przez tych kilka dni mieli po prostu festiwal tych najróżniejszych haseł. Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję, no poza takimi wycinkami jak Radio Tok FM, to naprawdę trudno je znaleźć. No i część oczywiście poważnych innych mediów. No i czekamy oczywiście na kolejne odcinki akcji Usłysz swego posła w Radio Tok FM w przyszłym tygodniu Kielce. Toruń, tam będziemy debatować, ale ja mam taką propozycję. Teraz będą informacje. Po informacjach druga część magazynu EKG. Ja mam jeden taki fragment programów wyborczych czy propozycji, o których chciałbym z Państwem porozmawiać. Gdzieś tam od czasu do czasu do tego wracam, ale myślę sobie, że zasługuje sprawa na szerszą dyskusję. To jest temat służby zdrowia i potencjalnych zmian, reform w służbie zdrowia, bo te wszystkie postulaty, które partie składają, na przykład o których rzeczywiście dużo się mówi, na przykład ten wiek emerytalny, to jest sprawa niezwykle istotna i to jest dla mnie oczywiste i przeprowadzaliśmy w tej kadencji Sejmu tę dyskusję i być może będziemy musieli ją przeprowadzić po raz kolejny, ale ja mam jakieś takie poczucie, że choć jest to fundamentalna sprawa i na dziś wydawała się już rozwiązana, bo wiek emerytalny jest podwyższony, że gdzieś na koniec tak po prostu się tego odkręcić nie da i być może mając już też świadomość, jakie są realia, jakie są fragmentaryczne, częściowe orzeczenia Trybunału, to takiej ustawy po prostu przygotować się nie da i ona być może nie uzyska akceptacji po to, żeby wejść, by wejść w życie, by ten wiek emerytalny został obniżony. Ale sprawa służby zdrowia jest takim tematem, przy której każdy kolejny rząd coś nowego musi zaproponować. Musi lub nie musi, to słowo musi może wcale nie powinno być tak użyte. Trzeba będzie coś zrobić. I ja mam poważne wątpliwości i obawy, co się może stać właśnie ze służbą zdrowia, jakie mogą propozycje się pojawić, wczytując się także w te programy, a ponieważ, no właśnie, jakoś ten nowy rząd będzie musiał się zmierzyć z problemem, bo nie można powiedzieć, że wszystko jest dobrze, nigdy nie było i na razie nie widać, kiedy będzie, no to może warto o tym porozmawiać. Może to jest ten temat, który Polaków powinien szczególnie zainteresować. Taką propozycję na drugą część magazynu EKG. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio, taka lista. Tok 7. Obok Sejmu w Gdańsku mało kto przechodził obojętnie i zdarzały się osoby, które tego bardzo charakterystycznego, choć nadmuchiwanego gmachu nie rozpoznawały. Namiot jaki. Czy to nie jest związane z nagrodami w Gdyni? Nie, a coś z filmem? Zamek? Nie. Chwila. Charakterystyczna kopuła? Tak. Koloseum? Nie. Oryginał stoi w Warszawie. W środku są posłowie. Sejm w takim razie. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV LG 42 cale 3D za 1990. LED TV 32 cale 100 Hz. Thomson za 880. Laptop Lenovo. Procesor Intel Pentium. Grafika Intel HD za 1299. Smartfon Samsung Galaxy J1. Ekran 4,3 cala za 379. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jestem za godzinę. Jak będziesz wracał, to kup mi w aptece tabletki na wątrobę. A, chyba... Slimin. Chyba Slimin? Chyba jakoś inaczej się nazywały. Zmieniłam na chyba Slimin już jakiś czas temu, bo myślę nie tylko o wątrobie, ale i o odchudzaniu. Zawarte w suplemencie diety chyba Slimin, cholina, cykoria i karczoch wspierają pracę wątroby, a do tego ostryż długi i ostrokrzew paragwajski wspomagają odchudzanie. Będę pamiętał. Chyba Slimin. Chyba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Halo? Tak, dziękuję, że pani odzwoniła. Tak, zapisuję się.
się na najbliższy kurs angielskiego Just Speak. Do zobaczenia. Wiedziałeś, że nie musisz wyjeżdżać za granicę, aby skutecznie nauczyć się języka angielskiego? Just Speak to 5-dniowy intensywny i skuteczny wyjazdowy kurs języka angielskiego w Polsce. Konwersacje z native speakerami, no limit, mówimy non-stop po angielsku, a aktywności zmieniają się co godzinę. Cena zawiera wszystko. 5 dni pobytu w ośrodku szkoleniowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, wieczorne atrakcje. Twoje językowe All Inclusive w Polsce. www.justspeak.pl. Telefon 600-468-343. Zapisz się 600-468-343. Rekin to okaz zdrowia. Olej z jego wątroby jest powszechnie cenioną substancją. Teraz możemy podwójnie cieszyć się jego wyjątkowymi właściwościami. Suplement diety Preventic Extra to kapsułki z podwójną dawką oleju z wątroby rekina z witaminami wzmacniającymi odporność. Dzięki temu Preventic Extra działa dwa razy silniej. Teraz także suplement diety Preventic Extra Plus wzbogacony czosnkiem. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Innowacyjne wynalazki, przełomowe technologie, staże studenckie w renomowanych firmach, otwarci na współpracę z biznesem akademicy. Na cykl Innowacje w toku zaprasza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, partner merytoryczny. www.ncpr.gov.pl. Innowacje w toku. Posłuchaj, jak zmienia się świat. Cera trądzikowa? Ja już nie mam tego problemu, bo jest suplement diety Visaxinum. Wiesz, dlaczego pomoże? Bo większa część twojego problemu jest pod skórą, a składniki Visaxinum działają od środka. Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Tu mnie ciśnie, tu się wrzyna. Mam dosyć. Raty leasingu nie muszą krępować. Na sprzęt, inwestycje doradzamy Leasing Swobodny w Europejskim Funduszu Leasingowym. Tu sam zmieniasz wysokość raty. Leasing Swobodny? Nie krępuj się. Szczegóły na efl.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.20, Adam Ozga. Zapraszam. Po bloku głosowań komisji mogą ponownie zebrać się w sprawie weta prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci, zapowiada Stanisława Przonka z SLD, szefowa Komisji Sprawiedliwości. Połączone Komisje Zdrowia oraz Sprawiedliwości opowiedziały się wcześniej za odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci. Wniosek prezydenta nie może być jednak teraz głosowany, ponieważ komisje pokłóciły się i nie wybrały sprawozdawcy. To ostatni dzień ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji. Wysłannik ONZ w Libii Bernardino León ogłosił w nocy skład proponowanego rządu jedności narodowej. Jego premierem ma być Faiz Sarraj. W rządzie będzie trzech wicepremierów reprezentujących wschód, zachód i południe kraju. Pluton ma błękitne niebo. Wskazują na to sensacyjne zdjęcia nadesłane przez sondę New Horizons. Okazało się też, że na Plutonie są powierzchnie pokryte lodem. Jedno z najnowszych zdjęć z sondy New Horizons zamieszczamy na profilu Radia Tok FM na Twitterze. Pogoda. Pochmurno i deszczowo nie tylko na północy, nie tylko na zachodzie, ale też na wybrzeżu, a w górach, wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach słonecznie, od czasu do czasu tylko słońce to będzie znikać za chmurami. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 12 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studiu od mojej lewej. Pan redaktor Grzegorz Osiecki, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. Nic się nie stało, pan. To ta Warszawa i ten straszny korcz. Co tu się dzieje w tym mieście? Pani Anna Mackiewicz, Tygodnik Powszechny i Polska Agencja Prasowa. I pan Marcin Piasecki, Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Inwestorów Parkiet. Raz jeszcze dzień dobry. Jakaś dobra informacja by nam się przydała. A może Grzegorz by zaczął, bo... No dobrze, ja mam dobrą informację, nie będę informacji oryginalne z tym, o czym jest ta informacja, o tym, że Lewandowski strzelił w 93. Tak, ale moim zdaniem Lewandowski, warto tej postaci parę słów poświęcić, bo widać, że to jest coś takiego, jak się mówi o polskiej marce, to jest taka osoba, która taką polską markę może budować. Bo to jest piłkarz, który inteligencją cechuje się nie tylko na boisku, ale i w życiu, co widzieliśmy, że pierwszy polski piłkarz, o którego tak naprawdę zbierały się, znaczy, czy o którego konkurowały wielkie kluby, bo to był na przykład Real Madryt, ale też w tym tygodniu TVN PiS poinformował o tym, że
On bardzo jakby nie tylko dobrze zarabia, ale te pieniądze dobrze inwestuje. Zainwestował w taki fundusz, który zajmuje się... Nawet o tym wczoraj było w EKG. Właśnie, wyszukiwaniem startupów. Mhm. Zarobił na tym 500%, więc szapoba. A przy okazji jakby widać, co się dzieje z piłką, bo mój syn ma w tej chwili jest w pierwszej klasie. Oczywiście Robert Lewandowski jest jego idolem, ale ja też widzę, jaki przemysł piłkarski zrobił się w tej chwili w Polsce. To znaczy, to jest masę drużyn, masę młodych chłopaków, którzy ganiają po boiskach. Ta infrastruktura już jest w tej chwili naprawdę dobra. No i widać, że pewnie takich Lewandowskich z czasem będziemy mieli na pęczki, więc to jest jeden człowiek, ale tak naprawdę jakby zasięg czy skala działania i też wpływ na w przyszłości, na gospodarkę. Jak tak słodko, to ja powiem o miodzie, bo mnie najbardziej ucieszyła informacja Polskiej Agencji Prasowej o tym, że na Podkarpaciu od 15 lat nie było tak dobrych zbiorów miodu. To znaczy, że są dobre i te gorsze nieco strony tej pogody tegorocznej, czyli mieliśmy gorące, upalne lato, mało deszczów i pszczółki pracowały jak w ulu. No cóż, to ja może dzieci. Miód jest zdrowy. Oczywiście. Marcin Piasecki, bardzo proszę. Ja może orzeszę mniej smakowitej, no ale też to jest dobra wiadomość. Ja o dymie. No cóż, no wiadomo, że prezydent podpisał ustawę antysmogową. Wydaje mi się, że to jest dobre wydarzenie jakby mijającego tygodnia. Bardzo dobre wydarzenie. Ja miałem okazję w tym tygodniu podróżować po Polsce i to podróżować no, między innymi wieczorami. Noce już są bardzo chłodne, są przymrozki, no i wieczorem Polska pogrąża się w takiej zawiesinie, takim dymie. Bardzo wiele z obszarów jest tym dotkniętych. No jest to rodzaj takiej śmierdzącej zawiesiny. I teraz tak, ustawa antysmogowa jest tylko jakby pierwszym krokiem. Wydaje mi się, że w żaden sposób nie rozwiąże problemu, a przynajmniej jest coś. A dlaczego nie rozwiąże problemu? No cóż, no, w Polsce po prostu przyzwyczajono się, żeby palić absolutnie byle czym. Nawet najgorszy gatunek węgla jest lepszy na przykład od śmieci, którymi się pali. I jeżeli państwo będzie w stanie, i to się też nie zdarzy od razu, wdrożyć taki mechanizm, że jednak to wykluczyć i tego pilnować, no to będzie jeden z sygnałów, że polskie państwo nie istnieje. Znaczy, to jest bardzo trudne, to od razu to, co powiedziałeś, no bo jeżeli jesteśmy w małych miejscowościach, zwłaszcza tam, gdzie jest wysokie bezrobocie, gdzie ludzie nie mają po prostu za co żyć, to czym palono się, to wystarczy, że tak powiem, zaciągnąć nosem i od razu wiemy, że tam są rzeczy, które właściwie nie powinny być palone, bo one właściwie niczego nie dają oprócz tego smrodu, tak? To są butelki, to są pety, tak? To jest To ja chciałem powiedzieć, że to jest nie tylko w małych miejscowościach, bo jak już mieszkam w takiej zabudowie jednorodzinnej i tam latem to już było czuć, bo wtedy także są osoby, które mają, ogrzewają wodę za pomocą jakby takiego opalania teoretycznie węglem, a tak naprawdę wszystkim, a w tej chwili też od czasu do czasu czuć i to ewidentnie są albo gumiaki, albo opony i no, to jest no, na dłuższą metę to jest piekło. Zresztą to widać już w tej chwili w wynikach badań czystości powietrza, bo jeżeli mamy Warszawę, która no, nie leży jak Kraków w takim terenie, gdzie może się to koncentrować. To jest równina płaska jak stół, gdzie jakby to wszystko powierzchnia być miasta, tak? Więc tu wszędzie jest cyrkulacja powietrza, a mimo to jest kilka takich dzielnic, w których stężenie właśnie tych pochodzących, szkodliwych substancji pochodzących ze spalania plastiku jest bardzo duże. No dobrze, czyli ustawa jest dobrym rozwiązaniem i nie mamy wątpliwości. Ustawa, tak, to jest sprawa egzekwowania. Z drugiej strony to wszystko, na co państwo zwracacie też uwagę, pani redaktor o tym mówiła, czyli koszty, tak? Znaczy koszty dla obywatela, który decyduje się na palenie tym, czym może. Za każdym razem, gdy słyszymy o tej ustawie i rozmawiamy, dyskutujemy, dodajemy, no dobrze, ale przecież to, co jest tanie, nie zawsze jest efektywne w tym spalaniu, więc potrzeba tego więcej, więc wcale nie jest powiedziane, że ten rachunek jest taki bardzo korzystny. Z drugiej strony, od samej ustawy i obowiązków wobec tych pieców, czy ich
jak to się nazywa, wymogów, tak, i samej jakości tego paliwa, które będziemy spalać, to nie wystarczy, żeby ta ustawa zadziałała. No jeszcze tak, natomiast ta ustawa egzekucja rzeczywiście jest pierwszym krokiem, może nawet drobnym krokiem, aczkolwiek no, dla Krakowa no to ma dosyć podstawowe znaczenie. Natomiast ustawa też wprowadza kilka mechanizmów, które warto by rozszerzyć. To znaczy, po pierwsze dla osób najuboższych, ubogich, tak, których po prostu nie stać na, ani na palenie, ani na wymianę pieca. To jest po pierwsze, a nie na wprowadza pewne mechanizmy osłonowe i programy wsparcia. Po drugie, ustawa też zakłada coś, co no, warto, żeby się w Polsce wydarzyło, to znaczy no, wymianę tych pieców, tak, tych najbardziej prymitywnych, tych najgorszych, tak, gdzie rzeczywiście można palić wszystkim, na takie piece, które jednak spełniają normy i gdzie, co jest ważne, też nie można palić wszystkim. No to zadanie dla gmin, tak, dla samorządów, żeby same jakby myślały o tym, komu należy pomóc i w jaki sposób. Tak? EKG. Tak jak zapowiadałem jeszcze przed informacjami, chciałem porozmawiać o tym, co Państwa zdaniem może wydarzyć się w systemie ochrony zdrowia, systemie zdrowia, służbie zdrowia po wyborach. No, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to jest jedno z ciekawszych czy ważniejszych spraw, która powinna wzbudzać nasze zainteresowanie i tu nie będę ukrywał, a ta refleksja, że warto byłoby jednak więcej o tym rozmawiać, bierze się ze studiowania programu PiS-u. Jeżeli wierzyć sondażom, Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dużą szansę współtworzyć czy tworzyć rząd i przyznam szczerze, że chciałem raz jeszcze popytać, jakie Państwa zdaniem mogą być konsekwencje propozycji, które z programu PiS-u znamy w tym raporcie pokatowickim, czyli po tym wielkim spotkaniu programowym. Myśląc Polską, tak? Myśląc Polską, Bolesław Piecha napisał tak. Dzisiaj sytuacja jest paradoksalna, bo w Polsce zasoby i ich podział określa na poszczególne rodzaje działalności opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd ma co do NFZ ograniczone uprawnienia kontrolne. Władza ustawodawcza może co najwyżej opiniować i sposób tworzenia i wykorzystywania budżetu NFZ, nie mając w zasadzie żadnych narzędzi realnego kreowania i wydatkowania pieniędzy przeznaczonych na ochronę zdrowia. To wymaga natychmiastowej zmiany. By przywrócić kontrolę państwa i odpowiedzialność za zdrowie Polaków, trzeba zlikwidować NFZ, a środki finansowe na działanie systemu opieki zdrowotnej ponownie skierować do budżetu państwa. Czy Państwa zdaniem ta na nowo centralizacja tych pieniędzy i ich rozdziału, tutaj jest powiedziane, że dzielenie przez wojewodów i tak dalej, czy rzeczywiście rozwiąże problemy, z którymi pacjenci mogą się spotkać? No na przykład, ja zbanalizuję, ale kolejki. Czy od tego ubędzie kolejek? Znaczy, czy tego typu rewolucja, bo to będzie jednak rewolucja, które myśmy już w służbie zdrowia czy systemie przeżywali, ma dzisiaj sens? A może nie da się już nic zmienić i trzeba właśnie rewolucji? No to, po pierwsze trzeba powiedzieć o finansowaniu. Znaczy w tej chwili finansowanie służby zdrowia jest na poziomie jednym z najniższych w regionie, jeżeli chodzi o poziom do PKB. I PiS chce to zwiększyć. Znaczy ja chcę też od razu powiedzieć, że paradoksalnie tak naprawdę wydaje mi się, że i koncepcje Platformy, i koncepcje PiS-u są do siebie bardzo zbliżone. Bo dzisiejsze finansowanie też de facto jest finansowaniem budżetowym. Nie mamy tam jakichś innych źródeł, nie mamy dodatkowych ubezpieczeń. Mamy tylko wyodrębnioną instytucję, która zbiera sobie składki zdrowotne, tak? Ale ta składka stała się, domontowanie jej do płacy, stało się jednocześnie rozwojem, stało się barierą dla zwiększenia środków na ochronę zdrowia, a środki w regionie, tam PiS mówi o tym, że chce do minimum 6% chyba doprowadzić PKB na wydatków, no, czyli przynajmniej jeszcze 1,5% dodać. Około 1,5% do tego, co mamy. Siłą rzeczy, to ja już mówię, jeżeli chodzi o kolejki, to siłą rzeczy, jeżeli będzie więcej środków, to NFZ, czy ktokolwiek będzie w stanie zakupić więcej procedur na rynku, tak? Czyli część kolejek jest w stanie wtedy rozładować. Natomiast drugie podobieństwo, jakie jest i między PiS-em i Platformą, to jest, bo Platforma, jeżeli mówi o jednolitym podatku, to też sugeruje, że tak naprawdę to budżet przejmie finansowanie, czyli nakłady na służby
służby zdrowia czy na ochronę zdrowia będą rosły. Drugie podobieństwo to jest to, że Platforma także miała pomysł, taki jak ma PiS, żeby polityka zdrowotna toczyła się w regionach. Tylko Platforma chciała, żeby to było jakby za pośrednictwem i pod nadzorem marszałków. PiS ma taki pomysł, na, żeby to toczyło się, jeżeli chodzi o województwo. Czyli rząd. Tak. Paradoksalnie ten pomysł, który w tej chwili przedstawia PiS, on trochę przypomina kasy chorych, bo tam będzie konkurencja prawdopodobnie między tymi wojewodami w pewnym sensie. Moim zdaniem przypomina to, co było przed kasami chorych, no ale możemy polemizować. Nie, no to jest rozdział my nie mamy rynkowego systemu, a on jest też średnio ubezpieczeniowy, bo przecież jakby to, ile płacimy składki, od tego, ile płacimy składki, absolutnie nie zależy jakby to, jakie świadczenia dostajemy. To znaczy, mnie się wydaje, że kiedy mówimy o systemie, w którym tak czy owak pieniądze płyną z budżetu, mówienie o urynkowieniu akurat tego segmentu, to jest nieprawda, no bo nie ma takiej możliwości, nie ma takiej według mnie w ogóle potrzeby urynkawiania akurat tego segmentu życia społecznego. Gdyby to było tak, panie Maćku, że można zlikwidować NFZ i nie będzie kolejek, albo one się zmniejszą, to wszyscy bylibyśmy za. Ale tutaj dochodzi czynnik od nas zupełnie niezależny, tak naprawdę we wszechświecie, to jest czasu. Bo nie będzie można zlikwidować z dnia na dzień NFZ-u. Taka jest prawda. Więc w międzyczasie ludzie będą dalej chorować, bo nikt nie zagwarantuje, że nie będą chodzić do lekarzy. Będzie bałagan. Zawsze przy takich dużych reformach jest bałagan. Być może nawet będzie większy bałagan niż jest, bo tak może być. Zanim ludzie się nauczą, przyzwyczają, minie kolejny czas. To jest jakby, to jest jedna strona. Druga strona jest taka, że każdy z nas, kto korzystał ze służby zdrowia, ma z tym wielki problem. Panie redaktor, bo Piasecki się denerwuje. Tak, znaczy ja nie, bez przesady, że się właśnie denerwuje, natomiast chciałem się zgłosić do głosu, tak. I powiedzieć tylko jedną rzecz, że tutaj mamy taką też troszeczkę mrzonkę, taką podyktowaną kampanią wyborczą, że likwidacja jednej olbrzymiej struktury, czyli NFZ-u, wygeneruje, no właśnie, co wygeneruje. Na przykład można się domyślać, że gdzieś tam w tle intencji jest wygenerowanie instytucji może mniej kosztochłonnej, mniejszej, bardziej sprawnej. No i właśnie, i to jest pytanie. Służba zdrowia, czy nam się to podoba, czy nie, jest w tej chwili bardzo skomplikowanym mechanizmem. Naprawdę to jest tak, że zostanie tym skomplikowanym. Tylko czy będzie się zajmował tym urzędnik w NFZ-cie, czy u wojewody, to tutaj może być szczególna różnica, zwłaszcza, że ta armia urzędników będzie. Ale pomysły Platforma też zakłada likwidację NFZ-u i te wszystkie pomysły zakładały po prostu przeniesienie polityki zdrowotnej i odpowiedzialności za kreowanie polityki do poszczególnych województw. Platforma zakładała czy zakłada? Myślę, że zakłada. No, ale wiesz, jeden aparat urzędniczy zostanie zastąpiony przez drugi, tylko nie zostanie zastąpiony, bo to będzie ten sam aparat urzędniczy. Prawda jest taka, że same się można powiedzieć, że pieniądze, znaczy za mało pieniędzy służbie zdrowia, to zgoda, pewnie powinno być ich znacznie więcej, ale same pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Grzegorz też użył tego sformułowania o tym, że jak dorzucimy do półtora, jeszcze dodatkowe 1,5 punktu, no to będzie tych pieniędzy więcej. No ale umówmy się, tych pieniędzy jest więcej. Tych pieniędzy na przestrzeni ostatnich 8 lat jest dużo, dużo więcej. Tak. Tylko jak są wydawane? Bo to okej, okay, to jest pytanie. Z drugiej strony, my mówimy 6% PKB. Racja. To wszystko prawda. Być może, jeżeli spojrzymy na średnią, nawet unijną, tych pieniędzy jest u nas mniej, ale jeżeli dodamy to, co publiczne i niepubliczne, a nie można tego bagatelizować, to jest nawet więcej. No ale jak dodamy zgoda, przede wszystkim leki, te niepubliczne są przede wszystkie wydatki na leki. Zgoda. Zauważyć, bo... Więc powinniśmy rozmawiać dalej o pieniądzach, ale ja nie bez przyczyny zapytałem o ten NFZ. Już teraz musimy zaprosić Państwa na informację. To tylko jedno zdanie. Tu jest napisane, jedynym skutecznym sposobem przywrócenia zadania, jakim jest konstytucyjny obowiązek zapewnienia Polakom dobrego i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego uczyniono tutaj w tym programie. Informacje dalej. PKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Dobierz sobie parę w sklepie Saturn. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz do 150 zł na dowolny produkt tej samej marki. Kup telewizor Sony 65 cali klasa A za 9599 zł i odbierz 1350 zł na kinodomowy aparat lub inny produkt Sony. Saturn. Technologia tak ma.
Zajady? To rozdzierający problem. Gdy się pojawiają, sięgnij po Actisoftin. Specjalistyczny krem na zajady dostępny w aptekach. Actisoftin szybko łagodzi podrażnienie. Intensywnie regeneruje tęgnięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną, nie zostawiając widocznych śladów. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność Actisoftinu. Actisoftin. Problem zajadów. Znika bez śladów. W cyklu Cztery koła świata dzisiaj o kuchnie pewnego samochodu używanego. Jak taki znaleźć? Ja już wiem. Pytać w komisji o gwarancję VIP Gwarant. VIP Gwarant to jasne zasady gwarancji aut używanych oraz bezgotówkowy system napraw w Bosch Service, Autokru i VIP Service na terenie Polski. Kupując więc auto używane, pytajmy w komisach o gwarancję VIP Gwarant tylko w wyselekcjonowanych salonach i komisach. Sprawdź vipgwarant.pl. Kolejny temat. Infekcje intymne. W leczeniu kluczowa jest szybkość. Doktor Radosław Graczek, specjalista ginekolog. Moim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Iladian szybko zwalcza infekcje zarówno bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. W konsekwencji Iladian pozwala w krótkim czasie uwolnić się od uciążliwych objawów, takich jak pieczenie, swędzenie czy upławy. Iladian to produkt, do którego mam pełne przekonanie. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Szybki sposób na każdy rodzaj infekcji intymnych. Teraz w Biedronce. Wyprzedaż artykułów spożywczych. Wybierz coś z oferty do 7 zł, do 3 zł albo do złotówki. Prawie 1000 artykułów w jeszcze niższych cenach. I już teraz. Biedronka. Codziennie. Niskie ceny. Lucyna Drabik, farmaceutka, mówi o swojej pracy. Najczęstsze pytanie, jakie słyszę w mojej aptece, to który magnez jest najlepszy? Wtedy polecam ten, który sama stosuję. Neomag Forte. Bo właśnie Neomag Forte jest w podwójnej dawce. I co bardzo ważne, naturalny związek magnezu zawarty w Neomagu oprócz kłanialności wykazuje doskonałą bioretencję. To znaczy, że finalnie w organizmie zostaje więcej magnezu. Potwierdziły to badania. Suplement diety Neomag Forte to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Wyobraź sobie najwyższy lodowcowy ośrodek narciarski w Austrii. Doskonałe warunki do jazdy od października do maja oraz niesamowite widoki na otaczające trzy tysięczniki. Wyobraziłeś to sobie? A więc przyjedź do Doliny Pitztal w Tyrolu i zobacz to na własne oczy. Wejdź na www.tyrol.pl i sprawdź szczegóły. Odkryj prawdziwy raj dla narciarzy. Dolina Pitztal w austriackim Tyrolu czeka na ciebie. www.tyrol.pl. Jestem za godzinę. Jak będziesz wracał, to kup mi w aptece tabletki na wątrobę. A, chyba... Slimin. Chyba Slimin, chyba jakoś inaczej się nazywały. Zmieniłam na chyba Slimin już jakiś czas temu, bo myślę nie tylko o wątrobie, ale i o odchudzaniu. Zawarte w suplemencie diety chyba Slimin, cholina, cykoria i karczoch wspierają pracę wątroby, a do tego ostryż długi i ostrokrzew paragwajski wspomagają odchudzanie. Będę pamiętał chyba Slimin. Chyba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Nasze urodziny, twój zysk. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy A3 z ekranem 4,5 cala i modemem LTE za jedyne 799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 42 minuty po godzinie 9. Adam Ozga, zapraszamy. Posłowie głosują, ale już wiemy, że w porannym bloku nie zajmą się wetem prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci. Połączone Komisje Zdrowia i Sprawiedliwości opowiedziały się za odrzuceniem weta, ale posłowie komisji przez awanturę nie wybrali posła sprawozdawcy, bez którego głosowanie na sali plenarnej jest niemożliwe. Z powodu kłótni nad rekomendacją komisji do prezydenckiego weta też trzeba było głosować dwa razy. Za pierwszym razem przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos z PiS-u nie dopuścił posłów Platformy do głosu, a ci nie wzięli udziału w głosowaniu. Do marszałek Sejmu wpłynęła już skarga na postępowanie Latosa. Sprawa głosowania, głównego sejmowego głosowania nad prezydenckim wetem, niekoniecznie jest całkiem zamknięta. Być może komisje zbierą się ponownie po porannych głosowaniach i spróbują jednak wybrać posła sprawozdawcę. Na miejscu w Sejmie reporter Tok FM Wojciech Kowalik. Jego relacja w informacjach o godzinie 10. Wielka Brytania przyśle do Polski i do krajów bałtyckich dodatkowy nieduży oddział żołnierzy.
że na rotacyjne ćwiczenia zapowiada szef NATO Jens Stoltenberg. Według wicepremiera Tomasza Siemoniaka to krok w kierunku trwalszej obecności brytyjskiej na wschodzie. A Rosjanie, nie mogło to umknąć ich uwadze, grożą, że też wzmocnią swoje wojsko w pobliżu wschodniej flanki NATO. Amerykański żołnierz, który w sierpniu z dwoma kolegami zapobiegł zamachowi w pociągu na trasie Paryż-Amsterdam, został kilkakrotnie dźgnięty nożem w Sacramento w Kalifornii. Stan Spencera Stone'a jest stabilny. Wszystko wskazuje na to, że nie był to zamach na życie żołnierza, a po prostu sprzeczka po alkoholu. Pogoda. Na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 12 na zachodzie. Pochmurno i deszczowo na południu, na zachodzie i na wybrzeżu, a wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach całkiem ładnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kapitał, gospodarka. 44 minuty po godzinie 9. To jest trzecia część magazynu EKG. Maciej Głogowski raz jeszcze. Dzień dobry. W naszym studiu pani Anna Mackiewicz, pan Marcin Piasecki i pan Grzegorz Osiecki. Co państwa dziwi? Ja muszę jeszcze zdziwienie właśnie dotyczące służby zdrowia. Ostatnio widziałem wyniki takich badań przeprowadzonych przez naukowców jednej z polskich uczelni, którzy zbadali m.in. efektywność służby zdrowia w różnych krajach. I co wyszło, że efektywność polskiej...